Hej, cześć, witajcie w piątym odcinku z Total Vanilla Beyond, gdzie gramy Maurami. Poprzedni odcinek był mocarny. Zniszczyliśmy trzy armie krzyżowców i sami zwołaliśmy dżihad na Toledo. Ale myślę, że przeciągniemy ten dżihad tak długo, jak to będzie możliwe i zajmiemy jak najwięcej prowincji się da. Czyli myślę, że Walencja, może Pamplona. Znałem się też nad... Czy nie zrobić drugiej armii dżihadu z tym dowódcą. Bo w sumie tu już jest 34% islamu i nie pozbyłbym się tej armii Mediolanu stąd. Tylko że to w sumie w następnej turze ciekawe, czy oni nie zaatakują już, ale może nie. No tu też idzie Francja. Zobaczymy. Jeszcze zastanawiam się, co z tą armią. Ciebie mógłbym połączyć. Co ja mogę jeszcze wziąć? A w sumie to nie mam pieniędzy. Ale to mogę wziąć oddziały z tą. Nawet tę milicję włóczniczą. Zawsze to jest coś. Kawalerii jest jeszcze bardzo dużo. Bo w sumie to ja nie bardzo mam skąd pozyskać pieniądze. Prawda, bo to w sumie zrobiłem jedną turę, reszta odcinka to były same bitwy. Ale przydałoby się tej Francji pozbyć. Mogę wziąć w sumie... O, w sumie dwa oddziały tych gości. Świetne morale. Dobrze przeciwko pancerzowi. To mógłbym połączyć te oddziały. Was bym wrzucił. I wziąłbym dwa oddziały tych panów. Widzicie, wyzrojemy pieniążków, ale przychód, tak, przychód już mamy potężny. Tu idzie ta Polska. W sumie to ja tu mam szpiega. Wy macie tu. No, szczerze, nie mogą się z nami równać. O, katapultę już mamy. Dobra. A, i chciałbym jeszcze, zapominam o tym mówić w sumie na początku odcinka. Zachęcam was do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco, jak i lajkowania, jeśli wam się materiał podoba, no i komentowania, wyrażania swoich opinii i tak dalej. Dobra, nie przedłużając, ruszamy na nich. Mają jeden oddział kuszników. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem oddziałów jazdy i trzy balisty. No sporo jazdy. Spróbujemy oczywiście znowu wykorzystać jak najlepiej naszą jazdę strzelecką przeciwko ich jeździe. I myślę, że tutaj rzucimy się od razu na wroga. Walka od razu. I tych Mołdawii rzucimy na krzyżowców. To są opancerzeni dobrze. Nie tak jak chyba, no w sumie podobnie jak ci łucznicy. Ale nie przedłużając, niszczymy tą armię. 3 do 2. No, Quasim. Ja myślę, że on był na nas zły, że my go wysłaliśmy tu do Afryki. Ale myślę, że teraz jest zadowolony i myślę, że wyszło mu to na plus w Afryce. Nabrał doświadczenia, wrócił silniejszy, dostał nagrodę dżihad, bo świetnie się spisał, wiadomo. To był dla nas trzy prowincje tam, takie dobrze bogate. Dobra, na razie wszyscy do tyłu. Oj, tak. W sumie to oni mają tylko oddział i jeden kuszników. Łucznicy na front, po dwa oddziały naszych Mohadedżinów. Na pewno źle to wymawiam. Na pewno, ale nie mi wybaczyć.
Naprawdę. Ciężkie są te nazwy. Oczywiście tutaj trzy oddziały razem z naszym wódcą. Pauza. Wy nie strzelacie. Wy gdzieś tu. Dobra. Mamy naszą... Oj. Piechotę, tak. Łucznicy gdzieś tutaj. Dobra. Nasza kawaleria. Tu musimy zwracać uwagę na wrogą kawalerię. Czyli tu. Też niektórzy z tych kawalerzy czy doświadczenia. Ci wstydni kawalerzyści też już srebrne doświadczenie. Łucznicy też fajnie ekspią w ich bitwach. No i te balisty nieszczęsne. Dobrze, będzie ostrzał kawalerii. Trzeba jak najbardziej osłabić. Och. Świetny ostrzał. Stój. Wy strzelajcie gdzieś tu. Niedobrze. Bardzo zła szarża na nas. Ciebie chciałbym, żebyś rzucał w nich. Rzućcie się na nich. Strzelaj w nich. Dobra. Balista strzela w naszych łuczników. To w sumie spoko. Wy możecie się zająć z tymi balistami. Oj. No ta armia francuska mocna dość. Ty się zajmij ostatnią balistą. Wywalcz się z nimi. Dobra. O, już są. Jest już pierwsza panika. Fajnie. Szarżuj może w nich. Wy spróbujcie uciszyć tą balistę. Ty nie walcz z nikim. Dobra. Strzelaj w nich. Też nie walczy z nikim. Jak ta kawaleria? Prawie niszczona. Uciekać. Ach. Dobra. Oj, kawaleria. Kawalery. Dawaj tu, strzelaj w nich. Już panika się sieje, świetnie. Nasza armia nie ma sobie równych. Czekaj. Goń już nich. Czeka nas spotkanie z Polską. No i w kogo chcesz? O, ale taki czuję spokój już, jak wiem, że te wszystkie armie już ich nie ma pod naszymi granicami. Że się z nimi uporaliśmy, że naprawdę no, nie wyobrażacie sobie, bo no było niekolorowo. Ucieka, musimy go złapać. Dobra.
Kontynuuj, musimy ich wszystkich wybić. Już nie strzelać. O, srebrne doświadczenie, fajnie, bardzo fajnie. Znowu się wyłączyła muzyka. Coś jest nie tak. Ale pytanie co? O co chodzi? Raz zaczniemy znowu w opcjach. Oj, nie, ty, nie w tych. Nie, no muzyka jest na 40%. O, czemu ona się... Może ja może klikam jakimś przyciskiem. A nawet nie wiem, że to robię. Muzyka jest bardzo możliwe. 93%. W sumie to ci do złapania jeszcze i to będzie koniec. Tak, o 98. Świetnie. Spore straty, ale mieliśmy takich dwa w sumie oddziały. Mech, które i tak byłyby do wrzucenia. Kasujemy was. Ładnie. Połączymy was o srebrne doświadczenie. Ciekawe, czy jestem w stanie ich jakkolwiek przetrenować. Bardzo jestem tego ciekaw. Tu jest was 20, to może was połączę. O. Czy dopiero przetrenujecie? Co, chyba ruszamy w stronę Walencji. Zaraz bierzemy balistę. I zrobimy im wjazd, tak jak oni chcieli zrobić nam. Okej. Nic się nie buduje, dobra. Nie przedłużam, kończę turę. Tą polską myślę, że zdążymy się... Co za cholernicy? O co im chodzi? Czemu to jest moje? Ja to zdobyłem. To jest na terenie Timbuktu. Wow. Jak się szczerze nie spodziewałem, że oni to trwają. Dobra, myślę, że... Pytanie. Chyba wyjadę, żeby ten... Kurde, ci kusznicy. Ale dobra. Walczymy. W końcu doszło do ataku, więc w sumie spoko. Na pewno tą palmę kiedyś zrobimy z niej miasto. Dobra, nie próbuję mówić trudnych słów, bo mi nie wychodzi. Ojeju. Tak, trzy oddziały kuszników. Tak kurde, ciężko będzie trochę. Zamieniam ciebie tu, to będziesz mógł strzelać. Ty tu. Czy ciebie jakoś chcę? W sumie to mogę cię... Jakoś tak ustawić. I też... U. Zaczynamy. Dobra. Przyspieszymy tempo, nie będziemy czekać. Może strzelaj w nich, co? Powinieneś mieć lepszy. Ładnie tą włócznię masakrujemy. Strzelaj w tych może. Oczywiście macie mieć guard moda. Masakrujemy ich. Strzelaj w nich, strzelaj w tych. Znać. Genuańscy już nic nie mają szans, tak? Dobrze, genuańscy? Tak. Masakrowani. Oni już tu uciekają. Zaraz też zaczną.
Zaszarżuj. Pomóżcie tu. Ty się cofnij. Wy zejdźcie na dół. Strzelaj w nich. Już uciekają, dobra. Złazić, 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 złazić. Masz radę strzelać, tak? W sumie masz dobre pole widzenia. Tak, świetnie. Dawaj tu, bieg, bieg, bieg. Potrzebuję tu na dole. Już uciekają, 50% ludzi straconych. Ostrzał świetny. Zaraz jeszcze prowadzić ostrzał tu. Jakby ci kusznicy się ruszyli, tak jak ja ich proszę, to byłoby świetnie. Czy oni nie chcą? Nie chcą wam się biegać? Chcecie biegać? Dalej do nich. Myślę, że bez problemu to wygramy. Nasz dowódca został. I tu niby wracają. Daj do nich. Byście, jakbyście przyszli tu. Mógłbyś zrobić szarże w nich. Strzelaj w tych. Możesz strzelaj, 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 strzelaj. Możesz mi ich zaszarżować? Możesz. Strzelaj. Nie uda ci się szarż zrobić? Takim rozpędem, prawda? Cofnij się. Strzelaj do nich. Macie ich przed sobą, a strzelacie gdzieś tam? O Chryste. Już tak. Świetny ostrzał. Panki. Zobaczymy tą bitwę. Szarżuj. O, są najemnicy tam. Bez większych problemów o nich. Prawda. Teraz coś zrobimy, jakąś naszą milicję. Rozbudujemy tą osadę i będzie fajnie. 91%. To jeszcze troszkę połap. No. 94. O, już myślałem, że naprawdę będą czekać, aż będziemy musieli wyjść z miasta, bo jeśli byśmy musieli wyjść, no to przegrana od razu. Cztery oddziały kuszników. Myślę, że oddział naszej piechoty to niszczy. Co za cholery.
No, ale weźmiemy chyba jakiś oddział Barcelony i możemy im. On się nie może przez nich rozwijać, no. Jestem ciekaw, czy jeszcze jakaś krucjata przyjdzie, czy tylko ta polska. Niestety chyba będę się musiał cofnąć, żeby ją zniszczyć. Chciałbym już przejść do ofensywy. Może zrobię tą drugą armię. Co by teraz mać? Jeden oddział kuszników i oddział łuczników. Zajęcie w Walencji, super. Może byśmy zaczęli. Chociaż nie. Zamki trzeba rozbudowywać. Farmy. Żeby tutaj ludność cały czas rosła. Nasza ukochana Kordoba. Arabska kawaleria. Nie głupia. Może jeszcze jedna balista też w sumie nie jest głupia. Tu jest tylko dewastacja, nie ma korupcji, może jakiś handel, drogi. Drogi fajne, kupujemy drogi. Zaraz was wezmę, spokojnie. Katapulty. Może port. Chciałbym zacząć tą flotę też rozwijać. Dobra, weźmiemy łucznika. A! Jakieś łuki się przydadzą też. Imbuktu. Albo jesteś tu. Oczywiście się nie udało. Gdzieś chyba buduję jeszcze Shishabar. A tu to się robi, okej. Mnie szpiedy też by się. Większa ilość szpiegów się przydała, więc Shishabar. Buduje, tu się buduje. W Barcelonie też się budują farmy. I tylko tu się nie buduje, to może tu byśmy wzięli budynek do kapłanów. No i tak. Jak ja... Mogę w sumie wyjść z Kordoby. Jacyś najemnicy są. Was mógłbym... zabrać. Dołącz do dżihadu, super. W tej armii chciałbym balistę. Idziemy na Walencję. Polska ma... polskich nobelistów. Strzelców to ma. 4... 6 oddziałów jazdy, oczywiście. Mogę wziąć 2. No to je wezmę. Może stąd bym wziął naszych strzelców, bo ich w oblężeniu nie potrzebuję. Mógłbym wziąć również... Stąd tu 2 to w ogóle trzeba wysłać na przytrenowanie. Od razu to zrobimy. My mógłbym wziąć te oddziały. Jeszcze coś zwerbować też. Masz jakiś strzel... W sumie mógłbym wziąć... Ich mógłbym... ...pomąć nawet. A, te kuśnicy bardzo drodzy. Też nie mam strzelców. Konnych.
jeszcze miejsca nie ma. Troszkę mało jazdy. Tylko 3 oddziały jazdy. On ma takiej 5. Już na Walencję. W sumie to co możesz zrobić właśnie ciebie tu. Też mogę tu w sumie, bo w Pampelonie. Nie, 41 jest dla mnie źle. Więcej nie mogę. Okej, ten zabójca. Gdzie są ci jeszcze heretycy? Dobra, ale kolejna walka. Nie, straciło nam ruch. Ojej. Właśnie. Poważnie. Tu jest miejsce na 3. Z Sycylią w sumie też mamy wojnę. Dobra. Dużo nie stracę. Jest na razie tu. Chcę wziąć go ze sobą. Próbujemy zaatakować też Tunezję. Będziemy w Walencję za 2 tury. Myślę, że nawet na pewno już to będziemy, bo tu w ogóle nie ma obrońców. Jeszcze coś zrekrutujemy pewnie po drodze. No tu niestety nie udało się zaatakować. Niech się stworzy drogi. Dobra. Coś jeszcze ciekawego. Stacja. Już nie będzie żadnej dezercji, spokojnie. O, zapomniałem o dyplomacie. W sumie kolejny dyplomata jest. Jeszcze w Europie jeden. Uda mu się, czy mu się nie uda? Oby nie. I oby ta w końcu krucjata się skończyła. Bo... No jeszcze Sycylia tu przyszła. Prawdy mało im śmierci chrześcijan na naszej ziemi, a tak naprawdę dla nich ziemi niewiernych. Prawa handlowe. Chcecie sojusz na razie może? Nie chcesz, a poza mapę? No to nie chcę nic od was już. Tak, Polska, okej. Okay. O, fajnie. Jedna tura to niech się skończy. Marrakesz. Kolejny zabójca. Kolejny duchowny. Nigdy mu się nie uda. Tu. Siedzi jeszcze bez. Kolejny zabójca. To może byśmy zbudowali. O, ten. Nie, to był katolicyzm? Tak. Ta herezja tutaj, no. Tylko 8%, więc niedużo, więc nie trzeba się martwić. To porty. Oran stajnie. To może kolejny level stajni. Co by nie. Timbuktu, Shisha Bar. Coś może taniego, bo krucho z pieniędzmi. Poprawa, korupcję byśmy zmniejszyli tym, prawda? No, zawsze to coś. Dobra, to może... Ło, ale to jest korupcja duża. Gdzie mam agentów? W Kordobie i w Barcelonie. Chciałbym też w sumie szpiega. Walencja już się umacnia, no oczywiście. Się przetrenowujecie, to chciałbym
te oddziały tu. Was też. A, już nie ma miejsca, okej. Okay. A, już się nie rusz. Koda. Kuszników mogą... Może ich... Nie, no nie będę ich... Ale oni zdezerterują znowu. Dobra, wezmę was z powrotem. Patrzcie, was bym... A, wiem, na razie... Ja już mógłbym też iść na Walencję. I to z marszu mógłbym uderzyć. No to prawie, no tak średnio to oddziały, szczerze mówiąc. Spoko przeciwko zbroi, tak? Mógłbym usunąć tych. Nawet połączę to. Ta kawaleria ma bardzo dobre morale. Tfu, morale, doświadczenie. A ta Sycylia co tu ma? Aha, oni wzięli. Fajnie, fajnie. To w sumie łatwiejsza będzie bitwa niż ta z Polską. Z nim dopiero się werbują. Tak. Przetrenuj go. 4 trzeba będzie tu farm w końcu zbudować, bo to jest chyba jeden z naszych największych zamków. Kurde. O, coś stąd tutaj dziecię nie dojdziecie. Mam kusznicy. Prawie nie mam oddziału. Mogę wziąć oddziały stąd, żeby pomóc im tutaj. Dobra, może zacznij oblegać. Jak zrobię tak, pokażmy co tu macie. W sumie dużo jazdy. 3 porządne oddziały, tak naprawdę to dużo włóczni i oszczepników. To nie jest taka tragedia dla nas. Ale na razie oblegaj. Jak coś to... Zapukamy do ich drzwi i teraz zastanawiam się tak. Chyba najpierw zaatakuję tam Scylię. Mam duże, gorsze jednostki niż ta Polska. Moglibyśmy się rozprawić najpierw z nimi, bo będzie łatwiej. Jeszcze wszędzie wszystko się buduje. W sumie w Marrakeszu się nic nie buduje. W następnej turze zrobisz farmy. Właśnie nie ma co budować. Co ile to w ogóle? 2000, to już niedługo. Dobra, to rozprawimy się najpierw z tą Sycylią. Okej, chyba wywali grę. Proszę nie, proszę nie, proszę nie. Naprawdę szczęście. Mam lepszą. O, to są poobijane w ogóle jednostki niektóre. Dobra. Zapiszemy grę. I lecimy. I lecimy z kolejną bitwą. Dużo tych bitew przez te 2 odcinki, naprawdę. Ale no... Tak... Tego się w sumie spodziewałem, że... Że ta kampania będzie intensywna, naprawdę. No i w sumie taka jest. Was zrobimy w sumie w round chyba. Mam samą piechotę. Was wyślemy. Kawaleria strzelecka tu. 3 oddziały jazdy, więc jazda gdzieś tutaj. Zaczynamy bitwę. Cała moja piechota. Do przodu.
sumie bieg. Tu. Jakoś tu. Też bieg. Też w sumie może. Może nie bieg, może idźcie normalnie. Może idźcie normalnie. Wy to na pewno macie strzelać w nich, a wy lecicie dalej. Szarża w nich. Świetnie. Na tego. Cofać się. Jedna kawaleria już nie żyje. Już nie żyje, jest masakrowana przez nas. Generał, wyszarża tu. Wyszarża tu. Tak. Przecież ten dowódca zaraz skinie. Niedobrze. Oni są trochę beznadziejni, ale... Tak troszkę. Zaszarżuj w nich. Zaszarżuj tu. Uciekaj. A chyba jednak to nie będzie taka prosta bitwa, jak myślałem. Jednak sporo tej jazdy mają. Jedźcie bliżej, będzie się lepiej mierzyć. Nasz dowódca. Ufać się, straciłem prawie całą jazdę. Naprawdę źle, ale myślę, że uda nam się zwerbować nową w następnej, jak powiem, turze. Strzelaj w nich. Zaszarżuj w niego. I tu. Do tej kawalerii, do dowódcy. Nie może umrzeć. Też w nią rzucaj. Niech. Pomóż tu. No nie odczep się, cholernik. Zaszarżuj tam. No, zabijcie go, tu jest, macie go,
Musicie go zabić. Nie strzelać. Możesz gonić tych. Kwestia czasu, tak. No. Z tym. Nie możecie nabić tego dowódcy. Jest pad 92%. Przyknie dogonię chyba. Przyknie dogonię. 700 straconych. No, myślałem, że to będzie trochę prostsza bitwa. Czułem się zbyt pewnie. Ale... egzekucja. Okej. Nic konkretnego zwerbować za bardzo nie mogę. Chciały połączyć mogę. Czego na pewno już usuwam. Siebie też usunę. Myślę sobie tutaj. Byśmy go zrobił. Tu już w sumie jest niepotrzebna kawaleria w ogóle. Oń, ale misklik. Kolejny. W ogóle wielka armia Francji zbiera. Jeszcze to dziadostwo. Dobra. Próbujemy ich atakować. Mogę w nocy. Ale czy ja chcę w nocy? Chyba nie. Chyba nie. Zapiszę sobie. O, ta bitwa to naprawdę taka mini w porównaniu do tej przed chwilą i do tej bitwy, którą stoczymy z Polską. No ale takie bitwy też trzeba grać. Można zostać automatowi, bo automatowi nie wolno wjeżdżać. Nie strzelaj na razie. Śpiesz czas. No ale zrobiłeś szarże, stary. Nic przed was. Rarów szarże. Może nie zdążą. Nie będą strzelać, świetnie. Zmasakrowani. Możecie strzelać jak coś. Ubieg. Slow down, slow down. No, wybij ich. Na boki. O, nie chcę walczyć z przeciwnikami. Tu. Ubieg. Nadciąga już kolejna armia. Próbujemy ją zatrzymać naszym generałem. Spokój z tym Milanem na tej naszej wysepce.
Może strzelać w sobie w tych już. Albo postawcie się tak. Co po środku mądrze za komputer. No niech już strzelają nasi kusznicy, więc też świetnie. Będą padać jak muchy. Bo lekko zbrojni są, więc. Zresztą jakby byli ciężko zbrojni, to jeszcze lepiej, bo wiadomo, kusza przebicie pancerza. Uj, nie szarżuj. Muszę strzelać w nich. Zaszarżuj w tego. O nie ty. Kolejny. Albo. Co? Przepraszam, mam telefon. Dobra, jestem z powrotem, przepraszam. Mama wróciła z wakacji, musiałem jej tam bramę, że tak powiem, otworzyć. Zaszarżyć tych łuczników. Ja byłem tam jakiś czas temu na Słowacji i moja mama pojechała w sumie w podobne miejsce. Stwierdziła, że jak było fajnie, to ona też chce, więc pojechała. Niech ma. Strzelaj w tych, ty zaszarżuj w nich. Ci łucznicy już nie istnieją. Strzelaj w nich. Strzelaj w tych. Mogę strzelać w nich w sumie. Musisz ich gonić, szarżuj w nich. Strzelaj. Szarżuj w nich w sumie. Złapany, świetnie. Nie strzelać. Już trochę bez sensu. Zaszarżuj. Właśnie dogonimy ich. Właśnie dogonimy ich. Już. Nie teraz, tylko myślę, że oni, jak złapiemy na wyspie po prostu jeszcze, no. W skrócie. Już nie strzelaj. Tych złapiemy i będzie wszystko. Dobra. Może i obie armie przepadną na zawsze. Mam nadzieję, że naszym wrogom kończą się już zapasy, że tak powiem, i ludzi, i finansowe. Dobra, obie armie skasowane. W końcu się pan ma ulepszy. Próbujemy też jednostek trochę. A i tak tu. Mała przewagę. Na razie nie atakuj. Co my mamy w tej grupie? Dużo strzelców tak naprawdę. On ma dużo jazdy. Tu oni się przetrenują, to ich w sumie dołożę. Wy też tam w sumie dojdziecie, dobra. Więc ty nie możesz, tu się rekrutuje też. Hmm. 7,33.
Czy oblegać? Może na razie się wstrzymam z atakiem na to miasto. Ile ma takich jednostek? Powiem. Jeden taran i... Tak. Świetne, szybkie natarcie. Nawet bardzo. Z tyloma, z taką ilością drabin. Jeśli mogę, to pewnie przytrenuj ich, jasne, czemu nie? No tu też mamy armię, z coś trzeba zrobić. Czy taka Francja ma z kimś? Nie, nie ma z nikim wojny. Ale to jest w ogóle Turam. 24 zaraz, okej. No i w sumie to też zaraz zbierzemy armię jakąś i ruszymy na Tunezję. Nie przedłużając. Oho, komuś się marzy Barcelona. Jeszcze się niczego nie nauczyliście, naprawdę. No myślę, że niestety, jak i waszą przykrością i moją, zaraz muszę kończyć nagrywanie, chyba że... dość ciekawe. Bo jak ci się uda, zdobędziemy miasto. Mam przewagę liczebną. On ma przewagę w kawalerii, to znaczącą. Mam 4 oddziały, z czego ten jest mocno uszkodzony. On ma... No w sumie 3, ale i 3 strzeleckie, no to moi łucznicy się mogą nimi zająć tak naprawdę. Dobra. Sejwik. Myślę, że po tej bitwie... Tego nie przewidziałem. Nie mam takiej siły chyba, żeby ich gnieść. Dobra, spróbujemy. Kim by był, gdybym nie spróbował? Mamy 10-gwiazdkowego Tulce. Musi nam się udać. No. Damy radę, jeszcze balista. O, świetnie. Bardzo świetnie. Dobra, damy te jednostki na front. Łucznicy. Wy dość blisko. Nie do końca wiem. On tak naprawdę przyjdzie. Przyjdą posiłki. No ale damy radę. Będziemy musieli zabić wszystkich obrońców. Będziecie może mogli to strzelać. Świetnie. Oni jeszcze nie mogą, a my już tak. Świetnie. Masakrujemy ich. Strzelaj już do tych. Strzelaj do tych też. Już prawie nikogo nie dostało. Świetnie. Troszkę bliżej. To trochę amunicji zrobiliśmy. Chciałbym sprawdzić. Ale tak 7. Macie, a, czyli to zwiększa jakby atak.
Bronią jednoręczną, że tak powiem. Armia dopiero idzie. Strzelać już do nich, czy jeszcze? W sumie tu jest kawaleria strzelecka też. Może parę salw, żeby ich osłabić. Uch. Dobra, jeszcze jedną. Starczy. Świetnie. Jeszcze jedną w ten pociąg. Dobra. Jeśli oni uciekną i pewnie wejdą z miasta, ale to... To już mniejsza z tym. Kuszników. Dobra, ładnie. A w kawalerię. Ty już też strzelaj jak możesz. Ale to będzie rzeź. Dowódcę strzelaj jak możesz. No, zwolnijmy troszkę. Generała, w generała. Możesz dać radę strzelać tu? Pewnie świetny masz widok na nich, więc... Nasz rad. Zostaw się tak. No. Ślemy do frontu tu. Tu jeden oddział. Biegiem. Uciekać. Możesz strzelać? Powiedz, że możesz strzelać, proszę. Czy twoim celem jest generał? Broń już ich. Świetnie. Ników. Łapiemy wszystkich obrońców miasta, więc świetnie. Miejmy nadzieję, że miasto będzie nasz. Chodź tu. Cofaj naszych kuszników. O. Przepuśćcie ich trochę. Opany, świetnie. Vasco. Pojmany. Patrzymy. Już kwestia czasu. 90%. Sent Archers jeszcze, okej. Okay. 52%. Oj, oj, ale zmasakrowani. Nie mogli wejść na pole bitwy, dużo oddziałów.
Świetnie. 200 straconych. Myślę, że osada będzie nasza. No i co? Czy masakrujemy, czy okupujemy? Jeśli to zmasakruje, to 3000. Złupię. Złupię, ponieważ nie chcę, żeby się buntowali za szybko. Co to tak szybko nas zaatakowali? Czesław Piast. No mam kuszników, nie mam jasty. On nie ma... Myślę, ale no, znaczy na pewno rozegramy tę bitwę i na pewno ją wygramy, to wam gwarantuję. Ponieważ, no, myślę, że bez większego problemu się obronimy, nawet, nie wiem, wskoczy tym oddziałem i zablokuje taran. Mam na tyle siły przerobowe, żeby móc to zrobić. No i oczywiście mam też tą armię, którą chcę kontrolować sam. Ale myślę, że to już w następnym odcinku. Także dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia. Cześć, pa! No i co? Czy masakrujemy, czy okupujemy? Jeśli to zmasakruje, to 3000... Złupię. Złupię, ponieważ nie chcę, żeby się buntowali za szybko. Co to tak szybko nas zaatakowali? Czesław Piast. No mam kuszników, nie mam jasty. On nie ma... Myślę, ale no, znaczy na pewno rozegramy tę bitwę i na pewno ją wygramy, to wam gwarantuję. Ponieważ, no, myślę, że bez większego problemu się obronimy, nawet, nie wiem, wskoczy tym oddziałem i zablokuje taran. Mam na tyle siły przerobowe, żeby móc to zrobić. No i oczywiście mam też tą armię, którą chcę kontrolować sam. Ale myślę, że to już w następnym odcinku. Także dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia. Cześć, pa!